Zanim przejdziemy do rozmowy z panem prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, chciałam pokazać państwu, co dzisiaj było na antenie telewizji w Polsce. Tematem dnia okazały się wybory prezydenckie, między innymi w związku z rezygnacją, czy też z zapowiedzią marszałka Senatu, pana Stanisława Karczewskiego, że nie będzie w tych wyborach startował. Więc zobaczmy, jakie były reakcje, co powiedział pan marszałek Karczewski, jakie były reakcje innych polityków. Chciałbym państwa poinformować, że nie będę kandydował na prezydenta Warszawy. W ostatnim czasie przeprowadziłem bardzo wiele rozmów. Te rozmowy trwały bardzo długo. Rozmawialiśmy z warszawiakami, ale nie tylko, którzy bardzo chcieli poprzeć moją kandydaturę. Chcieli bardzo włączyć się w kampanię wyborczą. Ja bym chciał wszystkim bardzo serdecznie za te deklaracje podziękować. Warszawa potrzebuje zmian, oczekuje na zmiany. Chcę prezydenta i rządów ludzi uczciwych, rzetelnych, nastawionych na troski warszawiaków, a nie deweloperów i nie swoich niejasnych interesów albo niejasnych interesów innych. Tutaj zero dla nieuczciwości. Warszawa potrzebuje uczciwego, rzetelnego, dynamicznego, młodego prezydenta. Może stąd też wynika decyzja pana marszałka Karczewskiego, który jest osobą niezwykle wartościową, dojrzałą politycznie i jako człowiek ma też wielkie doświadczenie życiowe. Myślę, że jego decyzja jest przemyślana, a znając też mechanizmy, które funkcjonują w polityce, profesjonalne mechanizmy, zapewne miały miejsce jakieś badania opinii publicznej i ta decyzja z pewnością jest uzasadniona pana marszałka. Pan marszałek Karczewski to jest bardzo doświadczony, wytrawny polityk, który doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że powinien kandydatem Prawa i Sprawiedliwości powinna być osoba, która będzie miała największe szanse też w odbiorze społecznym, ale także w zakresie kompetencji, pewnej takiej energii, która jest dobrze odbierana przez wyborców, przez mieszkańców Warszawy. Sam o to nie zabiegam. Z tych wszystkich kandydatów, którzy się pojawiają, jestem najmłodszy, jeszcze naprawdę ciągle się uczę, mam jeszcze wiele pracy przed sobą. Jeżeli to będzie inny kandydat, nic z perspektywy mojej się nie stanie. Dla mnie najważniejsze jest to, aby w ratuszu w Warszawie była władza, która będzie współpracowała w zakresie wyjaśniania afery reprywatyzacyjnej, pomoże nam zwracać nieruchomości do Skarbu Państwa, pomoże nam bronić ludzi wyrzucanych do piwnic, bo dzisiaj mamy... Temat wyborów samorządowych zaczyna być gorącym tematem. 10 kwietnia Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić swojego kandydata w wyborach prezydenckich w Warszawie. Wydaje się, że wybory samorządowe w takich dużych metropoliach jak Warszawa, Gdańsk, Kraków będą miały bardzo duże polityczne znaczenie. Wszyscy się do wyborów samorządowych szykują, jedni w koalicjach, tak jak Nowoczesna z Platformą Obywatelską, inni samodzielnie, tak jak PSL. Zobaczymy. Kampania na pewno będzie bardzo ciekawa i wiele propozycji, myślę, że lepszego funkcjonowania samorządów w niej padnie. Ale wracamy do spraw pracowniczych. Zanim wrócimy do nich, to jeszcze chciałam zachęcić państwa do kontaktu z nami. Wyświetlany jest numer telefonu, pod którym można do nas dzwonić. Można się włączyć do naszej rozmowy. Nie tylko na te tematy, które są poruszane w trakcie tego programu. Możemy skorzystać z okazji eksperta, którym jest niewątpliwie pan prezes, i też porozmawiać o różnych sprawach związanych z rynkiem pracy i z tym, co się na nim dzieje. Panie prezesie, półtora roku, jak już wspominałam, trwały prace nad nowelizacją kodeksu pracy. Zespół, który został powołany, ma przedstawić
praktycznie już przedstawia, bo dzisiaj był ostatni dzień jego pracy, efekty tych dyskusji, które były prowadzone, ale niepokojące jest to, że wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej, pani profesor Monika Gładoch, mówi o tym, że wiele z nowych propozycji narusza wolnościowe zasady konstytucji dotyczące funkcjonowania państwa demokratycznego i wolnorynkowego. Pani profesor mówi, państwo nie może decydować za obywateli, co jest dla nich lepsze, na przykład, że wszystkim należy się etat, albo kiedy powinni wykorzystać urlop, bo w przeciwnym razie go stracą. Pani profesor mówi również o tym, że problemem nie tylko są propozycje tej komisji oderwane od rzeczywistości, ale niekiedy bardzo zła redakcja tych przepisów. Są one czasami zupełnie niezrozumiałe, enigmatyczne pojęcia, nieznane prawu pracy. I nawet tak krótki czas na stworzenie nowej ustawy, bo rzeczywiście półtora roku na to, żeby stworzyć kodeks, który wiele, wiele lat w takiej formie praktycznie skostniałej egzystował, nie tłumaczy słabości propozycji. No jak to jest, że ludzie, którzy zasiadają w tej komisji, wiceprzewodnicząca tej komisji, no krytykuje pracę swojej komisji. Co tam się stało w tej komisji? Państwo brali udział jako pracodawcy, przedsiębiorcy w jej pracach? Nie. Znaczy my kwestię kodeksu pracy podnieśliśmy od dawna, bo on jakby no nie przystaje do obecnych realiów. Bardzo się zmieniła gospodarka w Polsce przede wszystkim. Nie było w tam czasie, jak on był tworzony, to pojęcie takich małych i średnich przedsiębiorstw, one w zasadzie w dużej mierze nie istniały. My wielokrotnie apelowaliśmy, żeby były jakby no jeden kodeks pracy, taki podstawowy zupełnie, dostosowany do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a w tych dużych firmach no to nie zakładają układy zbiorowe, robią branżowe i niech to reguluje. Natomiast no ja chciałbym zobaczyć to wiekopomne dzieło. Wypuszczano różnego rodzaju przecieki. No z tych przecieków to jest bardzo niepokojące, bo myślę, że ofiary, no to w kolejności to będzie gospodarka, bo jeżeli wszystko się sprowadzi do pracy etatowej, to w wielu branżach małe i średnie przedsiębiorstwa wyginą po prostu. No, jakiś przykład, nie wiem, no, firma dostaje zlecenie na zbudowanie, nie wiem, jakiegoś obiektu, który buduje 3 miesiące, no to jak on ma tych ludzi zatrudnić na etat, no to on straci jakąkolwiek konkurencyjność. I co on później zrobi po tych 3 miesiącach? Niekoniecznie ma od razu następną. Nawet będzie miał trudności z ich zwolnieniem. No, dlatego... będzie następne 3 miesiące. Znaczy, przejmą to wszystko koncerny, które mają 100 obiektów do zbudowania i będą tymi ludźmi tak żonglować. No pytanie, czy my chcemy mieć małe i średnie przedsiębiorstwa, czy tylko koncerny. No tak, to, że te zmiany, które rzeczywiście, te przecieki, które z komisji się wydostawały, mówiły o tym, że zagrożone jest, być może egzystencja może być zagrożona małych i średnich przedsiębiorstw, to rzeczywiście może być tak w świetle tego, co się czyta, ale z drugiej strony, no na przykład taki przepis, który mówi, że nie można zwolnić pracownika nagle, tylko trzeba go uprzedzić o tym, skonsultować ze związkami zawodowymi. I tutaj od razu się jawi takie podejrzenie, że być może zostanie to wykorzystane, żeby to zwolnienie przedłużać. Tym bardziej, że ZUS skontrolował w 2017 roku zwolnienia lekarskie i okazało, ponad 500 tysięcy kontroli objęło te zwolnienia i okazało się, że co 20 osoba w czasie zwolnienia lekarskiego albo pracuje w innej firmie, albo bierze dodatkowe zlecenia, robi remont, albo wyjeżdża za granicę i w sumie ZUS stwierdził, że z tego tytułu budżet, którym zakład dysponuje, stracił 200 milionów złotych. Może się okazać, że ta możliwość niedopuszczenia do zwolnienia poprzez zwolnienie lekarskie sprawi, że one będzie wykorzystywane. Zresztą w Polsce jest kultura wystawiania fałszywych zwolnień lekarskich. No, 250 brutalna, do 300 złotych podobno kosztuje. Brutalna prawda. Jest to no, mało przyjemne. Natomiast no, to jest recepta na załamanie budżetu państwa, bo straty będą miliardowe, zarówno po stronie pracodawców, jak i po stronie budżetu państwa, bo ZUS będzie musiał za te zwolnienia wpłacić, gdyby oczywiście do tego doszło. Natomiast z taką największą grupą, w moim przekonaniu, która będzie ofiarą tej regulacji, gdyby ona weszła według tych przecieków, które, bo nie znamy tego kodeksu, znamy przecieki, będą jednak kobiety, bo ona wyeliminuje całkowicie elastyczne formy zatrudnienia. Jak jakaś pani, nie wiem, ma dziecko, chce pracować na 1/4 etatu, na pół etatu, chce pracować z domu, czy w jakichś w ogóle elastycznych formach, a nie na pełny etat od godziny
tam 8 do 16 czy od 9 do 17, no to ten kodeks pracy całkowicie pozbawia kobiety możliwości jakiejkolwiek innej pracy niż praca w pełnym... Ale wie pan co, to tak jakby niewie lewica, co czyni prawica. My za chwilę będziemy tutaj gościli w studiu pana ministra Michałkiewicza, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. I w tym programie Za życiem między innymi jest przewidziane, że osoby, które mają w rodzinie niepełnosprawnych, opiekują się niepełnosprawnymi, będzie im się umożliwiało właśnie elastyczny rozkład pracy. Według tego kodeksu będzie to niemożliwe. To niemożliwe i po prostu moim zdaniem wyeliminuje to z bardzo dużą grupę kobiet z rynku pracy. W tej chwili już sporo kobiet nie pracuje, ale no ja znam bardzo wiele przypadków, że kobiety nie mają dzieci, chcą się nimi zajmować, ale chcą jednocześnie pracować tam 3-4 godziny, czy pracować z domu. No a wprowadzenie tych regulacji z takich, to ludzie, moje przekonanie o mentalności Gomułki, no bo to się odnosi jakby do tych czasów. No tutaj takie powiedzenie Bismarcka chyba jest bardzo właściwe, dlatego że kilku profesorów i kraj zgubiony, no bo to jest brak kontaktu z takim realnym życiem. No ten świat się bardzo zmienił jednak od czasów Gomułki. Jest dużo zawodów takich, gdzie firmy potrzebują. My na przykład nawet w związku zatrudniamy kilkanaście osób i ich praca nam jest potrzebna na 20 godzin w ciągu roku, na 60 godzin w ciągu roku. No co ja mam tego człowieka przyjąć na etat? Co ja z nim zrobię? Ale właśnie w tych propozycjach między innymi jest coś takiego, że właśnie praktycznie właściciel firmy nie może zwolnić pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika zatrudnionego według umowy o pracę. Rynek nie istnieje, tak, według panów profesorów. Musi mu zaoferować inną pracę. Likwidacja stanowiska, na przykład zlikwiduje mu stanowisko, ale musi mu zrobić nowe stanowisko. No to jest jakiś zupełny absurd. Znaczy, prawidłowość jest jedna. W Polsce jest i tak dość trudno zwolnić pracownika, w związku z tym szuka się pracy średnio 3 miesiące. W Ameryce łatwo zwolnić pracownika, szuka się pracy 3 tygodnie. No, im trudniej kogoś zwolnić, tym trudniej zatrudnić. No, więc moim zdaniem, jeżeli dojdzie do tego, to ludzie będą chyba tylko w państwowych firmach pracować, no bo nigdzie indziej. No jaki człowiek o zdrowym umyśle zatrudni kogoś, kogo nie będzie mógł zwolnić? No, rynek mu się załamie, straci kontrahentów, nie wiem, ktoś mu wypowie umowę. No i z czego on ma tego człowieka utrzymywać? No, zrozumiałem, że jeżeli ja podpisuję umowę na czas nieokreślony i w umowie jest zawarta klauzula, że obie strony mogą tą umowę wymówić z miesięcznym wyprzedzeniem, to cóż więcej jest potrzebnego? No, godzę się na takie warunki, wiem, że dostanę wymówienie, w ciągu miesiąca ta umowa wygasa i koniec. No ale nagle prowadzę firmę i nagle mam, niepotrzebny mi jest pracownik, muszę go zwolnić i nagle mam wymyślać stanowisko pracy? Że widziałem takie jakieś tam złośliwe, nie wiem na ile to jest prawdziwe, bo nie znam tego dokumentu, że tam pracodawca ma się zorientować w innych umiejętnościach tego pracownika i w ramach tych innych umiejętności jego i talentów mu coś zaoferować, to na przykład, nie wiem, na trąbce umie grać, no to stworzy stanowisko trębacza albo zakładową orkiestrę. Panie prezesie, no zawsze istnieje podejrzenie przy tego typu pomysłach i tego typu pracach różnych komisji, które przygotowują dokumenty, propozycje dokumentu, propozycje zmian, nowelizacji, że jakiś silny lobbying odgrywa rolę i niektóre rozwiązania są przyjmowane pod właśnie jego wpływem. Na pański nos prezesa przedsiębiorców, jaki lobbying w tej komisji kodyfikacyjnej panuje, że takie przepisy, które właśnie są skierowane przeciwko przedsiębiorcom? Ja myślę, to przeciwko Polsce w ogóle, bo stracimy konkurencyjność jakąkolwiek. Znaczy mi się wydaje, że tu nie ma żadnego lobbingu, tylko jest odrealnienie i brak kontaktu z rzeczywistością, brak kontaktu z realnym życiem. I to jest powód wypisywania takich niedorzeczności, no bo znaczy, mi trudno o tym rozmawiać, bo my znamy z przecieków, nie wiemy, które te przecieki puszczano, tak, żeby wysądować może reakcję. Tak. No, ale i tak będzie poddawany ten projekt z szerokim konsultacjom, bo to nie jest projekt ministerialny, to jest dopiero ministerstwo ewentualnie może go przekształcić w projekt ministerialny, póki co nie ma jakiegoś wielkiego zagrożenia z tym związanych, no, ale są tam jakieś rzeczy też takie, no, w moim przekonaniu, no kurczę,
kuriozalne zupełnie, na przykład, że pracownikowi nie będą wypłacane nadgodziny, tylko zbierane na jakimś rachunku powierniczym. No, jak ja jestem, prowadzę kwiaciarnię, no to dlaczego rząd mnie zmusza, żebym ja się jakimś banksterką zajmował? Dlaczego temu człowiekowi, no, zapracował, trzeba mu zapłacić, no, co ja jakieś rachunki powiernicze tworzyć? Ja tam ktoś chyba zwariował w moim przekonaniu, no, no bo my nie, naprawdę, no, co oni chcą, przekształcić 2 miliony przedsiębiorców w jakieś fundusze, nie wiem. No dobrze, ale nie rozumiem tego. Panie prezesie, przecież do tej komisji kodyfikacyjnej nie powołano historyków, nie wiem, socjologów, kogoś tam jeszcze. No powołano fachowców, ludzi, którzy powinni orientować się w tym, jak działa rynek pracy, jak działa gospodarka i co zrobić, żeby ułatwić to. Tym bardziej, no, po tych szumnych zapowiedziach konstytucji dla gospodarki i ułatwienia życia przedsiębiorcom i tego, że małe i średnie przedsiębiorstwa będą tak jakby oczkiem w głowie tego rządu. No i co nagle się staje, że nagle się półtora roku pracuje jakaś komisja, która tak jakby wbrew tym wszystkim zapowiedziom propozycje swoje przedstawia. Znaczy, ale no, część członków tej komisji, no, ja znam dwie osoby akurat, które się radykalnie dystansują od tego, co tam stworzono. Znaczy, ta dyskusja jest o tyle jakby trudna, no, że my nie znamy projektu, tak? I znamy tylko te przecieki, będziemy się pewnie do tego odnosić. Wydaje mi się, że rząd, no, nie może sobie tych przecieków, które były z tych takich restrykcyjnych rzeczy, rząd sobie nie może pozwolić chociażby z tego tytułu, że no to w moim przekonaniu może dojść do wielomiliardowych kosztów. No, jeżeli trzeba będzie pracownika 3 dni wcześniej ostrzegać, że się go chce zwolnić, no to w moim przekonaniu połowa pójdzie na fałszywe zwolnienia lekarskie i ktoś za to będzie płacił. No, przedsiębiorca płaci tylko 33 dni, tak? Potem zaczyna płacić rząd. No i rząd się na to godzi, no to będą to straty, no, wielomiliardowe. Zobaczymy, może okaże się, że te przecieki są rzeczywiście sądowaniem i ten projekt zostanie przedstawiony ministerstwu, będzie miał ręce i nogi. Dziękuję bardzo panu za rozmowę i wizytę w studiu.